Murzynowo, kilka kilometrów na północ od Skwierzyny, przy drodze prowadzącej do Gorzowa i Drezdenka. Niedaleko wsi, w lesie, znaleźć można tej przecudnej urody budynek. To dawna stacja kolejowa dawnej linii kolejowej, która łączyła Skwierzynę przez Drezdenko do Starych Bielic i dalej do Krzyża Wielkopolskiego. Linia została utworzona w 1935 roku przez Niemców jeszcze, aby rozruszać podupadającą ekonomię najbiedniejszej prowincji niemieckiej w czasach dwudziestolecia międzywojennego, a była tą prowincją właśnie ta granicząca z Polską. Linia miała za zadanie jeszcze jedno, spinała dwa bardzo ważne rejony umocnień, Międzyrzecki na południu i Wał Pomorski na północy. Dlatego też te przecudne, modernistyczne budynki stacyjne z piękną cegłą klinkierową kryją jeszcze jedną tajemnicę. Tam w podziemiach znaleźć można schrony na wypadek działań wojennych. Koło Drezdenka z kolei jest śluza, która miała spiętrzać wody Noteci, rozlewać je w Pradolinie po to, żeby utrudniać działania wojenne. Linia kolejowa już nie istnieje, ledwo można dojrzeć ślady dawnego nasypu w lesie, za to bardzo ładne są wciąż owe budynki stacyjne. Zamknięto ją w 1988 roku dla ruchu pasażerskiego, ale ja jeszcze jako młody chłopak pamiętam, jak podróżowałem do swojej babci do Krzyża Wielkopolskiego właśnie tą niesamowitą trasą. Kilka lat temu lokalne samorządy postanowiły w miejsce dawnej linii kolejowej stworzyć trasę rowerową, pieszo, a nawet dla jeźdźców konnych. Z planów po 9 latach nic na razie nie wyszło, może więc warto trochę rozruszać lokalne samorządy, aby wzorem choćby niedalekiej Nowej Soli taką linię w przecudny sposób stworzyć. Choć to będzie już zupełnie inna historia.